Od 2018 roku zauważyliśmy znaczny wzrost skarg dotyczących odzieży i obuwia. Te skargi dotyczą w dużej mierze odstąpienia od umowy, VAT towarów, niedostarczenia towarów, a także dostarczenia towarów, ale takich, które są niewłaściwe. I w tym przypadku te towary najczęściej miały inny skład bądź były po prostu podrabiane. Jeżeli chodzi o odstąpienie od umowy, to konsumenci najczęściej mają problemy ze zwrotem pieniędzy bądź z dostarczeniem ich przesyłki, która teoretycznie została wysłana, ale nie została odebrana przez przedsiębiorcę. Ten problem pojawił się dość niedawno, ponieważ sklepy zautomatyzowały swoje zwroty, a nie wszyscy konsumenci się jeszcze do tego dopasowali. Dlatego my każdorazowo rekomendujemy jednak, aby dokonywać zwrotów, odstępować od umowy zgodnie z regulaminem przedsiębiorcy. Europejskie Centrum Konsumenckie zajmuje się pomocą transgraniczną i do nas najczęściej docierają skargi konsumentów przeciwko zagranicznym przedsiębiorcom. I te skargi, jeżeli chodzi o odzież i obuwie, najczęściej dotyczą przedsiębiorców z Niemiec. Tych skarg jest zdecydowanie najwięcej. Natomiast pojawiają się również skargi dotyczące przedsiębiorców zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i możemy tutaj być zaskoczeni na Cyprze. Jednak w tym przypadku, zarówno w przypadku tych skarg z rynku brytyjskiego, jak i cypryjskiego, wiele z nich dotyczy tak zwanych sklepów dropshippingowych, które tak naprawdę tylko pośredniczą w sprzedaży towarów, które są sprowadzane z rynku azjatyckiego. Konsumenci na rynku europejskim są jak najbardziej przechronieni przepisami prawa, czyli mają przede wszystkim prawo do odstąpienia od umowy, prawo do reklamacji towarów w ciągu 2 lat, dlatego my każdorazowo powtarzamy, aby weryfikować, z kim zawieramy umowę, bo jeżeli okaże się, że kupujemy towar od sprzedawcy zarejestrowanego poza Unią Europejską, to te nasze prawa mogą być ograniczone. I mimo tego, że strona na przykładowo jest prowadzona w języku angielskim, to wcale nie oznacza, że sprzedawca jest zarejestrowany w Wielkiej Brytanii. Rekomendujemy, aby wysyłać reklamację zawsze w formie pisemnej i mieć na to potwierdzenie. Jeżeli nie wiemy, jak napisać reklamację, to takie szablony reklamacyjne znajdziemy na stronie konsument.gov.pl i tam zarówno możemy znaleźć reklamację dotyczącą reklamacji obuwia, odzieży, jak i na przykład usług turystycznych. I przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić, z kim zawieramy umowę. To jest taka podstawowy element zawierania umowy online, jeżeli wiemy, gdzie jest zarejestrowany dany sprzedawca, czy w Polsce, czy w jakimś innym kraju Unii Europejskiej, czy udostępnia swoje wszystkie dane kontaktowe i w ten sposób będziemy czuli się bezpiecznie w przypadku ewentualnej późniejszej reklamacji.